Jeżeli jesteś tutaj dlatego, że szukasz informacji na temat swapu silnika, no to raczej nie będę w stanie Ci pomóc. Ale jeżeli oglądasz ten materiał, bo jesteś ciekawy, z jakiego powodu co każdą sesję Twój broker nalicza dodatkową opłatę za utrzymanie pozycji, którą wcześniej otworzyłeś, a czasami każdego dnia za to samo Ci dopłaca, no to jesteś w dobrym miejscu. W tej lekcji zajmę się bowiem tematem punktów swapowych, o których musisz mieć przynajmniej podstawowe pojęcie, jeżeli korzystasz z kontraktów CFD. Jeżeli otwieramy transakcje z wykorzystaniem kontraktów różnicowych, to w większości przypadków, które zależą oczywiście od instrumentu bazowego, musimy liczyć się z występowaniem czegoś takiego jak punkty swapowe. Swap to w największym możliwym uproszczeniu po prostu dodatkowa opłata, która jest naliczana za utrzymanie otwartej transakcji przez czas dłuższy niż pojedyncza sesja handlowa. Punkty swapowe są oczywiście naliczane pomiędzy sesjami, natomiast musisz pamiętać, że w ciągu tygodnia występuje coś takiego jak potrójny swap, czyli dzień, w którym punkty swapowe są naliczane potrójnie. Dlaczego? Dlaczego akurat potrójnie? Skąd się takie coś w ogóle wzięło? No to wynika z organizacji handlu na rynku walutowym, który jest oczywiście zamknięty w sobotę i w niedzielę. Dlatego brokerzy najczęściej w środę, natomiast to może się oczywiście różnić w zależności od naszego brokera, brokerzy najczęściej w środę pobierają potrójną stawkę swapową za aktualny dzień i za dwa dni weekendu, sobotę i niedzielę. No i warto zwracać na to uwagę i sprawdzić, kiedy nasz broker nalicza podwójne, potrójne tak naprawdę swapy, szczególnie jeżeli mamy zamiar trzymać pozycję po prostu pomiędzy jedną sesją a drugą, a nie dłużej, bo wtedy może nas to w przypadku potrójnego swapu po prostu sporo kosztować. Skąd biorą się punkty swap? No bo jak dotąd wspomniałem o swapie wyłącznie w kontekście takiej dodatkowej opłaty, którą jesteśmy obciążeni przez naszego brokera. No ale przecież punkty swapowe nie zawsze muszą być ujemne. No i w pewnych przypadkach mogą być naszym dodatkowym zyskiem, który jest naliczany na identycznej zasadzie, czyli co każdą sesję. Nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu wyjaśnić to, w jaki sposób działa swap, no i jak naliczane są te punkty swapowe, kiedy są ujemne, kiedy są dodatnie. Zacznijmy od tego, że swap jest bezpośrednio związany z rynkiem walutowym. No i z czymś takim jak różnice pomiędzy stopami procentowymi, pomiędzy konkretnymi walutami. No bo otwierając pozycję na jakiejkolwiek parze walutowej, zawsze doprowadzamy do relacji kupna jednej z nich i sprzedaży drugiej. Weźmy tutaj taki przykład, najpopularniejszą parę walutową euro-USD, czyli euro-dolar. No i euro jest tutaj oczywiście walutą bazową, natomiast dolar amerykański to jest waluta kwotowana, czyli możemy to również zawrzeć w taki sposób, że para euro-dolar wyraża wartość jednego euro w dolarach. Aktualnie w tej chwili mniej więcej oscyluje ona w granicach 1,18, co znaczy tyle, że za jedno euro muszę zapłacić mniej więcej 1 dolara i 18 centów. I euro jest oczywiście droższe w tym przypadku od dolara, gdyby w tej parze walutowej ta cena wynosiła poniżej 1, to znaczyłoby, że 1 dolar jest droższy od 1 euro. To dość oczywiste. Zajmując pozycję długą na parze euro-USD, kupuję euro i obstawiam to, że będzie się umacniać względem dolara. No i przeciwnie, jeżeli otwieram pozycję krótką na euro-USD, no to sprzedaję euro i obstawiam, że dolar amerykański będzie się umacniał w stosunku właśnie do euro. No i tutaj przechodzimy do swapu walutowego. On, tak jak wspomniałem, wynika z różnic w stopach procentowych pomiędzy dwiema walutami w parze walutowej. I ogólna zasada jest taka, że w sytuacji, w której sprzedajemy walutę o niższej stopie procentowej i kupujemy walutę o wyższym oprocentowaniu, no to broker powinien nam naliczyć dodatnie punkty swapowe. Czyli w tym pierwszym przypadku, który widzicie na slajdzie. A niżej,
jeżeli kupujemy walutę o niższej stopie, jeżeli kupujemy walutę o niższej stopie procentowej i sprzedajemy walutę z wyższą stopą procentową, no to punkty swapowe, które zostaną nam naliczone, będą ujemne, czyli będą dla nas takim dodatkowym kosztem przetrzymywania pozycji co każdą sesję. W przypadku euro i dolara te różnice stóp procentowych są bardzo mało, no bo obie waluty mają wyjątkowo niskie oprocentowanie. Nie będziemy tutaj oczywiście wchodzić z jakiego powodu. Natomiast stopa procentowa euro w tej chwili możemy ją uznać za zerową, a stopę procentową dolara możemy uznać za 0,25%. Czyli otwarcie pozycji długiej na parze euro-dolar oznacza zakup euro, czyli waluty o niższym oprocentowaniu, no i tym samym sprzedaż dolara z wyższym oprocentowaniem. W tym przypadku swap będzie ujemny, co zresztą widzicie na slajdzie w tych kwadracikach, w zasadzie prostokątach czerwonych. W zasadzie to nie jest prostokąt, co obramówka prostokątna. Natomiast otwarcie pozycji krótkiej na euro-dolarze będzie oznaczać sprzedaż waluty z niższym oprocentowaniem, czyli euro, i kupno waluty z wyższą stopą procentową, czyli dolara amerykańskiego. No i to będzie skutkować dodatnim swapem albo swapem niższym niż w przypadku pozycji długiej. No i tak jak widzimy tutaj, swap pozycji krótkiej jest ponad pięciokrotnie niższy niż pozycji długiej. I tutaj w oknie po stronie lewej widzicie, że dzienny swap jest przeliczany już z punktów, które są wyrażone na jeden lot w dolarach, są przeliczane od razu na walutę naszego konta brokerskiego, w tym przypadku są to złote, więc jest tutaj to przeliczone z dolara na polski złoty, stąd jest ta różnica w wartościach. Czyli jeżeli otworzymy pozycję na euro-dolarze o wolumenie jednego lota, no to za przetrzymanie nasz dzienny swap wyniesie przy pozycji krótkiej trochę ponad 4 zł, a przy pozycji długiej wyniesie prawie 21 zł, 20,93. Oczywiście mówimy tutaj cały czas o swapach ujemnych, stąd są te minusy. Wartość swapu walutowego pozycji długiej i pozycji krótkiej dla konkretnego instrumentu zawsze jest prezentowana właśnie, tak jak widzicie, w formie punktów w przeliczeniu na jednego lota wartości kontraktu. Więc jeżeli wartość swap będzie, no zawsze wartość swapowa będzie się różnić w zależności od wolumenu naszej transakcji, czyli tego, jaka będzie wartość kontraktu, który otworzymy. I te wartości dzienne, punkty swapowe zawsze są podawane na pojedynczego lota. Dlaczego w przypadku pary walutowej euro-dolar u większości brokerów ujemny swap jest zarówno przy pozycji długiej i przy pozycji krótkiej? Skoro teoretycznie przy pozycji krótkiej nie powinniśmy nic płacić, tylko powinniśmy mieć dodatnie punkty swapowe. No to jest związane z tym, że do punktów swapowych po prostu doliczana jest marża. Natomiast widać, że swap pozycji krótkiej na euro-dolarze jest ponad pięciokrotnie niższy niż długiej, tak jak wspomniałem. Różnice w oprocentowaniu euro i w oprocentowaniu dolara są też po prostu za małe, żeby któraś z pozycji nam dawała dodatnie swapy. I nie będę w tym odcinku pokazywał, jak wyliczane są te swapy, ponieważ brokerzy stosują tutaj różne marże i te wartości różnią się od siebie, są też dynamiczne, dlatego warto sprawdzić tabelę punktów swapowych u konkretnego brokera, z którego chcecie korzystać, szczególnie jeżeli najczęściej korzystacie z jakiegoś jednego lub kilku instrumentów, no to te swapy powinny Was interesować w pierwszej kolejności. Jeśli chodzi o brokera XTB, który jest partnerem tej serii, to na platformie XStation w oknie otwierania pozycji automatycznie wyliczana jest wartość dziennego swapu na podstawie wartości transakcji, którą otwieramy. No i nie musimy tego wyliczać samodzielnie, jak na przykład w starym, dobrym MetaTraderze. No i widzicie, że tutaj mamy euro-dolar i wolumen w przypadku 1/10 lota i w przypadku jednego lota jest automatycznie wyliczany po prawej stronie okienka w tym polu dzienny swap. Od razu też jest oczywiście przeliczony z punktów w dolarach
na punkty, na naszą, na kwotę w złotym. Wspomniałem o tym, że swap wynika z różnic pomiędzy stopami procentowymi w konkretnych parach walutowych. No ale ktoś mógłby słusznie zauważyć, że przecież punkty swapowe nie są naliczane tylko na kontraktach CFD, które są na waluty, ale też na kontraktach, które mają, których instrumentem bazowym są na przykład akcje, metale szlachetne, czy chociażby kryptowaluty. No i skąd biorą się punkty swapowe w takich instrumentach? Bo przecież nie ma tutaj mowy o różnicy w stopach procentowych. I swapy w kontraktach CFD, które są, których instrumentem bazowym jest coś innego niż para walutowa, swapy w takim przypadku przez brokerów są traktowane jako dodatkowy koszt utrzymania pozycji w czasie. I on jest obliczany na podstawie rocznego kosztu finansowania kontraktu, a taki koszt jest obliczany na podstawie oprocentowania waluty instrumentu bazowego i wysokości marży spreadowej, która jest ustalana indywidualnie przez brokera. No i tutaj też nie będę wchodził w szczegóły, które dotyczą samych obliczeń. Natomiast to, na co musisz zwrócić uwagę, to jest fakt, że spready nie są naliczane wyłącznie przy kontraktach na waluty, ale też na inne instrumenty bazowe. Część brokerów, w tym właśnie wspomniany XTB, nie pobiera na przykład punktów swapowych od kontraktów CFD na indeksy czy na ropę WTI. I na to też warto zwrócić uwagę, jeżeli korzystamy często z jakiegoś rodzaju instrumentu, no to szukajmy takiego brokera, który albo ma mniejsze swapy, albo w ogóle tych swapów nie stosuje. Skoro mamy swapy ujemne i swapy dodatnie, no to oznacza, że przetrzymywanie pozycji pomiędzy sesjami może być nie tylko naszą stratą, ale też naszym zyskiem. I taka strategia, która jest oparta na wykorzystywaniu różnic w stopach procentowych, nazywana jest carry tradingiem. No i obecnie możemy ją stosować głównie na egzotycznych parach walutowych, na których takie różnice pomiędzy stopami procentowymi wciąż są duże. No i tutaj można wymienić takie waluty jak rand południowoafrykański, czyli ZAR, peso meksykańskie, czyli MXN, czy na przykład szczególnie lira turecka, czyli TRY. I w parze walutowej USD-TRY, czyli w parze dolara amerykańskiego do liry, występuje bardzo duża różnica stóp procentowych. No bo dolar to, tak jak już pamiętasz z poprzedniego przykładu, 25% stopa procentowa, a lira turecka ma stopę procentową na poziomie aż 15%. No i dlatego pozycja krótka, czyli sprzedaż dolara i zakup liry, daje nam dodatnie punkty swapowe, czyli jest naszym teoretycznym zyskiem. I taki carry trading oczywiście ma sens tylko podczas konsolidacji i w sytuacji łapania ruchów cenowych, które są zgodne z naszą pozycją, czyli w tym przypadku na spadek dolara względem liry. No a każdy, kto zna wykres USDTR-y, wie, że w dłuższym terminie są to przypadki dość rzadkie, powiedziałbym. Natomiast jeżeli będziemy zajmować pozycję w kontrze do panującego trendu, no to mimo tego, że będą nam naliczane dodatnie swapy co każdą sesję, no to i tak będziemy notować stratę, bo nie skompensujemy jej samą premią za różnice w stopach procentowych i to trzeba mieć oczywiście na uwadze. A co do obliczania tych swapów, czy to na CFD z instrumentem bazowym w postaci pary walutowej, czy w przypadku CFD na inne instrumenty bazowe niż waluty, dajcie znać w komentarzu, bo mogę też przygotować odcinek, w którym pokażę, jak te swapy są wyliczane. Może nie będzie to jakoś specjalnie interesujące i porywające, ale też myślę, że warto, żeby wiedzieć, skąd te liczby w ogóle się biorą. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że był dla Ciebie interesujący. No i w miarę sensownie, w miarę zrozumiały sposób to wyjaśniłem. To, czyli jak działają swapy na kontraktach CFD i dlaczego musisz za nie płacić, a też jak możesz na tym skorzystać. Przypominam, w sprzedaży jest 23 wydanie naszego drukowanego magazynu dla inwestorów. Szczególnie zachęcam do skorzystania z prenumeraty
Prenumerata to 99,70 zł za 4 wydania, prenumerata roczna. Natomiast z kodem rabatowym ZLOTO dostajecie ZLOTO, czyli złoto bez polskich znaków, dostajecie 20% zniżki właśnie na tę roczną prenumeratę. No i oprócz tego standardowo przypominam o Akademii Inwestora, czyli naszym największym rocznym projekcie edukacyjnym. 52 cotygodniowe lekcje, które pozwolą Ci na samodzielne, no i na kompetentne poruszanie się po rynkach finansowych. Z każdą kupioną sztuką cena rośnie o 1 zł, a zaczynało się od 500 zł, a teraz jest 775, czyli kto wcześniej się zdecyduje na Akademię Inwestora, ten dostaje lepszą cenę. No a zachęcam szczególnie dlatego, że wkładamy w to bardzo dużo pracy i ta cena jest jeszcze sporo poniżej godziwej, no i będzie tylko rosła.